Ruszają kontrole w domach Polaków i to w całym kraju. Na co trzeba uważać? Joe Biden pojedzie na Ukrainę. Jest jasna deklaracja. Fabryki w strefie euro znowu zwolniły bieg i Polska może być tutaj problemem. A na koniec przyjrzymy się cenom mieszkań. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym jak co dzień macie najnowsze newsy z kraju i ze świata. Nie przedłużając, od razu zostawcie subskrypcję i obserwacje na fejsie i lecimy z pierwszym tematem. Z uczciwym chorowaniem Polaków różnie bywa. Okazuje się, że dolnoślązacy też nie popisują się za bardzo. Od początku roku tylko pomorskie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podczas kontroli zwolnień lekarskich stwierdziły nieprawidłowości w prawie 590 przypadkach. Kwota zakwestionowanych zasiłków przekroczyła 700 tysięcy złotych. Regionalny rzecznik prasowy województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński poinformował na początku maja, że w minionym kwartale pomorskie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skontrolowały wykorzystywanie zwolnień lekarskich przez około 2100 osób. W wyniku kontroli prawo do zasiłku cofnięto w 218 przypadkach. Kwota cofniętych zasiłków to prawie 400 tysięcy złotych, przekazał. Ponadto od początku roku lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydali 5900 orzeczeń w sprawie zwolnień lekarskich. Ich efekt to 372 przypadki, gdzie kontrolowanych uznano za zdolnych do pracy i zwolnienia, które skrócono o 2880 dni, dodał Cieszyński. Podkreślił, że w wyniku takich kontroli cofnięto zasiłki chorobowe w łącznej kwocie 312 tysięcy złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dwa rodzaje kontroli zwolnień lekarskich. Sprawdza prawidłowość ich wykorzystania i prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich. Jak wyjaśnił rzecznik prasowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym przypadku sprawdza, czy chory wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie na przykład dorabia, czy bierze udział w zawodach sportowych. Natomiast w drugim przypadku lekarze orzecznicy weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora, a tym samym niezdolna do pracy. Kontrole to zadanie ustawowe. Środki, z których Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zasiłki, pochodzą ze składek na ubezpieczenie chorobowe od wszystkich ubezpieczonych, przypomniał Cieszyński. Kontroli podlegają przede wszystkim ci, którzy często korzystają z różnych krótkotrwałych zwolnień lekarskich od różnych lekarzy albo zwolnień długoterminowych, a także osoby, które kiedyś musiały zwrócić zasiłek, bo korzystały ze zwolnień nieprawidłowo. I podobno faktycznie jest to niemały problem. Konsekwencje ponoszą tutaj zarówno lekarze, jak i obywatele, którzy korzystają z takiego dodatkowego, choć no względnie mało sprawiedliwego wobec innych intensywnie pracujących, którzy nie pozwalają sobie na takie dodatkowe dni wolnego. Zwolnienie lekarskie to nie dodatkowy urlop. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich i okazuje się, że część z nich w tym czasie wykonuje na przykład remont mieszkania. Do kasy ZUS wracają miliony złotych, czyli realnie zaczęły się kontrole w domach Polaków i odbierane są pieniądze. Niby to dobrze z jednej strony, jak najbardziej, no bo przecież oszustów należy likwidować z tego względu, że no jest to niesprawiedliwe względem tych, którzy nie oszukują. Zawsze oszukując, możesz ponieść potencjalne konsekwencje karne. No i szkoda by było, żeby tworzyć z tego nową normalność, że każdy będzie tak myślał, no dobra, to ja też oszukam, skoro wszyscy oszukują. W ten sposób napędzają się te wszystkie patologie. Z drugiej strony, skoro nagle teraz zaczęto szukać pieniędzy i tutaj i w portfelach po prostu, no standardowo działających wręcz od wielu, wielu lat, jeśli nie dekad, ludzi, którzy w ten sposób traktowali ZUS, no to też możemy się spodziewać, że brakuje po prostu kasy. Choć kontrole zwolnień lekarskich są ważne dla zapobiegania nadużyciom, może warto również, by decydenci przyjrzeli się szerszym przyczynom tego problemu. Polacy należą do jednych też z najciężej pracujących narodów w Europie. Jednocześnie nasze urlopy są stosunkowo krótkie w porównaniu właśnie do wielu europejskich krajów, do których tak bardzo Donald Tusk się lubi porównywać. Jeżeli pracujecie w zawodzie mniej niż 10 lat, przysługuje wam 20 dni urlopu. Jeżeli dłużej, przysługuje wam
dodatkowe 6 dni odpoczynku, no i znajdujemy się tym samym w najniżej położonej w tym kontekście grupie wśród krajów wspólnoty, a mimo wszystko, żeby zarobić dzisiaj 4,5 tysiąca złotych netto, koszt takiej pracy to jest około 8 tysięcy złotych łącznego kosztu pracodawcy. Są to horrendalne kwoty, o których ludzie często nie mają nawet pojęcia. Przykładowo w Hiszpanii ilość dni wolnych wynosi 30. Unia Europejska miała też dążyć do ujednolicenia tego przywileju, jednak prace jak na razie nie postępują. Korzystanie ze zwolnień lekarskich może być dla niektórych osób, no jakby nie było, jednym ze sposobów na uzyskanie niezbędnego czasu wolnego, szczególnie w przypadku problemów zdrowotnych czy konieczności zadbania o swoje samopoczucie psychiczne. Tak też to mogą odczuwać. Aczkolwiek oczywiście najbardziej rozsądnym tutaj rozwiązaniem byłoby po prostu nie traktowanie ludzi jak debili, jak niewolników, tylko danie większej swobody w tych umowach i dogadywania się pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, no bo tak na razie, jak na razie to się robi tylko podziały pomiędzy tymi dwoma grupami, do czego dochodzi jeszcze ZUS, no i wszyscy na siebie wrogo patrzą, każdy każdego musi kontrolować, jakby nie można było po prostu dogadywać tego jak człowiek z człowiekiem, obniżyć te koszty, dzięki czemu ludzie mogliby więcej zarobić, a finalnie sami sobie zagwarantować taki urlop, bo sami, zwróćcie uwagę, żeby zarobić 4,5 tysiąca 8 tysięcy niemalże trzeba wydać pieniędzy. Cała reszta idzie po prostu do budżetu państwa. Więc czy taki, nie wiem, dodatkowy urlop zdrowotny, za który zapłaci ZUS na 7 dni w trakcie roku, czy to na pewno jest tak dużo? Odpowiedzcie sobie sami. Oczywiście może być to także kwestia zwykłego lenistwa, jednak nie zmienia to faktu, że nadmierne kontrole i podejrzliwość wobec osób korzystających ze zwolnień lekarskich mogą prowadzić do poczucia braku zaufania i szacunku wobec pracowników, wobec Polaków, którzy i tak już mierzą się z wysokim poziomem stresu i obciążenia zawodowego. Ale spokojnie, ZUS przygotował już rozwiązanie. Ignorowanie zasad ustalonych przez ZUS może wiązać się z utratą zasiłku chorobowego, a nawet zwolnieniem z pracy. Jednak wraz z nowym rokiem w korzystaniu ze zwolnienia L4 wprowadzono pewne zmiany. Jedną z nich jest nieobecność w domu w czasie kontroli podczas zwolnienia chorobowego, która nie będzie już problemem. Jak więc nie będzie Was w domu, to nie będzie to równoznaczne z ucięciem zasiłku. Lećmy dalej. Spina jest odsłonę sztabu energii, ma się Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden może spotkać się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim, przekazał Antony Blinken. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych dodał, że do spotkania może dojść w nadchodzących tygodniach. Jednocześnie Stany Zjednoczone zapowiedziały przekazanie $2 miliardów pomocy wojskowej dla sił ukraińskich, które będą częścią pakietu o wartości $61 miliardów. W czasie konferencji prasowej w Kijowie, w której uczestniczył także szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba, Blinken powiedział, że Waszyngton zdecydowanie popiera planowany w przyszłym miesiącu ukraiński szczyt pokojowy w Szwajcarii. Jednocześnie dodał, że Stany Zjednoczone będą tam miały silną reprezentację. Co więcej, Antony Blinken ogłosił uruchomienie $2 miliardów pomocy wojskowej dla sił ukraińskich. Połączyliśmy to wszystko w pierwszy w swoim rodzaju Fundusz Przedsiębiorstw Obronnych, dodał. Sekretarz stanu wyjaśnił, że pomoc będzie składała się z trzech elementów i będzie polegała m.in. na wzmacnianiu możliwości Ukrainy w produkcji uzbrojenia. Jednym z nich jest dostarczenie broni już dziś i to pomoże Ukrainie w jej nabyciu. Po drugie, powinniśmy również skupić się na tym, o czym właśnie mówił Dmytro, czyli inwestowaniu w ukraińską bazę przemysłu obronnego, pomagając w dalszym wzmacnianiu jej zdolności do produkcji tego, co musi produkować dla siebie, a także dla innych, oświadczył Blinken. Oczywiście i Ukraina, i Zachód dalej kierują się podobnymi celami. Jest nim zachowanie względnego pokoju na naszej części globu, a tym samym niedopuszczenie do eskalacji tego konfliktu. No i jest to więc raczej uzasadnione, że przedstawiciele tych państw mogą dążyć do dialogu, nawet jeżeli nie ma on miejsca na naszych ziemiach, które są obecnie objęte działaniami wojennymi, tylko tam właśnie na Ukrainie. Jest to jednak nie lada ryzyko dla przedstawiciela Stanów Zjednoczonych. Podobnie mówiło się przecież w kontekście odwiedzin Kijowa przez naszego premiera. Z jakiegoś jednak powodu ryzyko może zostać podjęte. Możliwe, że poruszane będą kwestie, które nie będą też dotyczyć jedynie finansowania. Przedstawiciele ukraińskich władz naciskają na amerykańską administrację, aby ta wyraziła zgodę na wykorzystanie broni wyprodukowanej w USA do uderzeń na terytorium Federacji Rosyjskiej.
Według doniesień portalu Politico, władze na Ukrainie chcą nakłonić administrację Bidena do zniesienia tego przepisu, który w ostatnim czasie szczególnie utrudnia im działanie. Działanie atakowania Federacji Rosyjskiej za zgodą i z użyciem sprzętu USA. To brzmi trochę jak trzecia światowa. Biden jest raczej świadom faktu, że Ukraina może dążyć do podjęcia się dyskusji właśnie w tym temacie. Skoro jednak decyduje się na odwiedziny, nie obawia się najwidoczniej takiej kwestii. Być może będzie to jeden z elementów tych rozmów. A może mają zamiar pogadać o mało przyzwoitej polityce prowadzonej właśnie na Ukrainie, na arenie międzynarodowej i wszechpanującej tam korupcji. Pewnie tak. Lećmy dalej. Eurozone manufacturing activity showed little sign of recovery last month. Produkcja przemysłowa w strefie euro w marcu 2024 roku spadła o 1% rok do roku, wynika z danych Eurostatu. Rezultat okazał się lepszy od prognoz analityków. Znamy też dane dla całej Unii Europejskiej. W ujęciu miesięcznym dane z Polski należą do najgorszych, w ujęciu rocznym najgorzej radzą sobie Niemcy. Produkcja przemysłowa w strefie euro w marcu 2024 roku zmniejszyła się o 1% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, podał Eurostat. Unijny Urząd Statystyczny. Ekonomiści ankietowani przez agencje informacyjne przewidywali głębszy spadek, sięgający 1,8% rok do roku. Lutowy odczyt po korekcie wskazywał na znacznie większą skalę spadku, o 6,3% w porównaniu z lutym 2023 roku. W ujęciu miesięcznym nastąpiła poprawa, wzrost o 0,6% miesiąc do miesiąca. Prognozowano spadek o 0,2% miesiąc do miesiąca po wzroście o 1% miesiąc wcześniej. Jak poinformowano w komunikacie Eurostatu, w marcu 2024 roku w porównaniu z lutym produkcja w strefie euro spadła o 0,5% dla dóbr pośrednich, spadła o 0,9% dla energii, wzrosła o 1% dla dóbr kapitałowych, spadła o 1,1% dla dóbr konsumpcyjnych trwałych, spadła o 2,7% dla dóbr konsumpcyjnych nietrwałych. W skali roku największe spadki zanotowano dla dóbr konsumpcyjnych trwałych o 8,3% i nietrwałych o 7% oraz energii o 3,5%. Produkcja dóbr kapitałowych zwiększyła się natomiast o 1,8% rok do roku. Spośród największych gospodarek strefy euro roczny spadek produkcji przemysłowej w marcu odnotowano w Niemczech o 4,3%, we Włoszech o 3,5%, w Holandii o 4,9% i w Austrii o 7%. Z kolei we Francji i w Hiszpanii miał miejsce niewielki wzrost, odpowiednio o 0,5% i 0,5% rok do roku. The German manufacturing PMI rose to 39.6 in September from 39.1 in August, far below the 50 level. No kto by się spodziewał, że Unia będzie coraz mniej wydajna w prowadzeniu eksportu? Przypuszczalnie wszyscy, którzy patrzą na prowadzoną przez nas politykę z odpowiednią dozą rezerwy, widzą, co się dzieje. Przewidywania te okazały się jednak mniej adekwatne do faktycznej sytuacji. Wciąż nie są one w pełni pocieszające. Nie zaliczamy jako wspólnota najlepszych wyników, ale niektórzy radzą sobie lepiej, inni gorzej. Niestety do tego grona nie należy najwidoczniej właśnie Polska. Jest to dość paradoksalne, biorąc pod uwagę, że tak wiele spółek i przedsiębiorstw miało przenosić do nas swoje działalności. Najpierw pandemia korona, a później wojna na Ukrainie sprawiły, że firmy przenoszą się do bezpieczniejszych krajów, także po to, by skrócić łańcuch dostaw. Z raportu PIE wynika, że Polska jest jednym z preferowanych kierunków. Pod pewnymi względami wyprzedzamy nawet Chiny. Pozytywnych rezultatów jednak nie widać w tak dużej skali, jak można było się tego jeszcze niedawno spodziewać. Być może wynika to z tego, że wiele krajów wspólnoty nie zostały tak silnie dotknięte zasypaniem przez zagraniczne produkty, jak te z Ukrainy, czy według ostatnich doniesień również z Białorusi i Rosji. Pewnie dobrym rozwiązaniem byłoby rozpoczęcie tak długo oczekiwanej inwestycji w naszą własną produkcję, zamiast ciągłego przykrywania się potrzebami wspólnoty. Ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Mamy na przykład tabletkę dzień po, nie? Lećmy dalej. Sto
tysięcy mieszkań, to jest naprawdę dużo jak na takie miasto, to jest wzrost o ponad 10%. I to jest 1/3 podaży nowych mieszkań w skali całego kraju. Transakcyjne ceny mieszkań na rynku pierwotnym będą jeszcze rosły do pierwszego kwartału 2025 roku. Później powinny zacząć nieznacznie się obniżać. Generalnie w okresie 2024 do 2025 roku ceny mieszkań wzrosną o prawie 15%. Wynika z raportu przygotowanego przez analityków Banku Pekao, do którego dotarł Money.pl. Analitycy Banku Pekao są przekonani, że w perspektywie najbliższych lat należy oczekiwać dalszych wzrostów cen nieruchomości. Realne dochody Polaków rosną. Programy pomocowe obniżają efektywne stopy dla najwrażliwszych gospodarstw domowych. Potencjał do poprawy akcji kredytowej jest znaczny, a strukturalne potrzeby rynkowe pozostają wysokie, uzasadniają autorzy raportu. Co więcej, Polska w tym kontekście wyraźnie odstaje od średniej unijnej. W drugim kwartale 2023 roku średnia cena mieszkań w Europie zaczęła spadać w tempie niemal 1% rok do roku. Tymczasem, jak zauważają autorzy opracowania, w Polsce miała miejsce odwrotna sytuacja. W pierwszym kwartale 2023 roku dynamika cen nieruchomości odbiła się od DNA i zaczęła przyspieszać, a wzrosty w kolejnym kwartale częściowo były spowodowane antycypacją efektów rządowego programu wsparcia kredytobiorców Bezpieczny Kredyt 2%. Analitycy zauważają, że nieruchomości w Polsce drożeją szybciej niż typowe dobra konsumpcyjne i stają się coraz większym obciążeniem dla budżetów. Do 2019 roku ich ceny rosły jednak wolniej niż płace i oszczędności, więc ich kupno stawało się coraz bardziej przystępne. Sprzyjał też temu względnie niski koszt kredytu. Sytuacja zmieniła się na niekorzyść gospodarstw domowych w 2022 roku, gdy koszty kredytów hipotecznych silnie wzrosły, a ich dostępność spadła, wskazują. Eksperci dodają, że jeśli ktoś miał możliwość kupna mieszkania za gotówkę, to nie miał wielu powodów do narzekań, ale jeśli musiał posiłkować się kredytem, to wizja zamieszkania we własnym mieszkaniu mocno się oddaliła, chyba że zdążył posiłkować się subsydiowanym Bezpiecznym Kredytem 2%. Licytacja działki, gdzie bodaj chyba 20 deweloperów biło się o jedną działkę, bo po prostu już nie ma czego kupować. Tak więc, jeżeli planujecie zakupić mieszkanie, to najbezpieczniejsza będzie pewnie cierpliwość, o ile oczywiście ufamy takim analizom. Według nich spadki będą nieznaczne, a od teraz aż do przyszłego roku będą rosnąć. Tak więc, jeżeli trend się nie zmieni, w kwietniu, taki jaki był w kwietniu, może się okazać, że to właśnie teraz jest odpowiedni moment, by takie mieszkanie zakupić, ale to się pewnie jeszcze okaże. Zaraz czekają nas pewnie kolejne propozycje tanich kredytów na mieszkania, a to może mieć niemal mały wpływ na ich ceny. Może najlepiej będzie po prostu zainwestować w namiot.